Kochani, kochani, chciałabym was serdecznie zaprosić. Zróbcie pierdolony hałas, bo na scenę wchodzi Kuba Dąbrowski swoim materiałem Gentleman! Elo, elo, dobry wieczór, Nowa Sól! Ona pierdoliła z tym wszystkim, nie? Tam wyluzujcie się. O, panie już przyszły, tak? Była wódeczka do zrobienia przed, tak? Czy bez alkoholu? Bez. Bez? Okej. Okay. Kierowca czy przed wypłatą? Co? Przed wypłatą, okej. Okay. No 10 była dzisiaj, 14, to kurwa. Dobrze, dajcie wielkie brawa dla Wiolki Walaszczyk, poproszę. Ej, ale... Tak szczerze... Jest pierdolnięta, nie? Trochę tak, nie? Jest, ale powiem wam, że prywatnie Wiolka jest przekochana też, nie? Bo półtora tygodnia temu robiła swoje urodziny. No i tam była duża impreza na 30 osób. Kimaliśmy u niej, też tam kilku komików było i stwierdziliśmy, że z rana zrobimy Wiolce psikusa. Takiego tam psikusa, nie? Wpadliśmy do niej do sypialni, spała z mężem, ale tylko spali, na kacu. Wpadliśmy tylko i mówimy, Wiolka, idziemy na dziwki i koks! A Wiolka, najpierw śniadanie. Jest przekochana, naprawdę. Słuchajcie, co na początek chciałem powiedzieć. Czy kojarzycie tego komika jak Filip Puzyr? Czy ktoś kojarzy? Jest, jedna osoba na 200. Dobrze, Filip, przekazuję ci dobrą informację. Powiem szczerze, niedawno miałem okazję występować. Filip to jest mój ziomek z Gdańska, komik cudowny, cudowny komik też. I prowadzi swoją scenę stand-upową w Gdańsku. No i tam jakieś dosłownie, nie wiem, 3 tygodnie temu miałem okazję u niego występować. I przed występem Filip mówi do mnie, Kuba, ty, bo ja muszę spierdzielać wcześniej. Ty wystąp, wpadnij do mnie po występie, to coś zajaramy. Ja mówię, dobra. Nie miałem argumentu, nie? No. Wystąpiłem, wbijam do niego na chatę, zbijamy piątkę, siema, siema, zdejmuję buty. Filip już poważny. Jestem przygotowany na gastrofazę. Mówię, stary, jeszcze nie zajaraliśmy. Wiem. Ale jestem przygotowany na gastrofazę. No i zajaraliśmy, dosłownie 2 buchy i Filip, masz już gastrofazę? Mówię, no już troszeczkę mam, nie? Tak, dobra, bo ja przygotowałem takie danie. Zajebiste, się nawpierdzielamy strasznie. Tylko on przygotował takie danie. To nie było takie danie w stylu Rafała Paczesia jebać biedę, nie? To była taka odwrotność, taka bieda cię jebie bardziej, coś w tym stylu, nie? Po prostu makaron zapieczony z serem. On mówił na to fondi, ja mówiłem na to kurwi bardziej, tak, nie? No ale zjedliśmy, no bo żreć się chciało przecież. Filip tak stanął przy mnie, złapał się za brzuch, mówi, Kuba, wiesz co? Ja tu bym obejrzał jakiś film. Mówię, spoko, ale jaki? Titanica. Czekałem, kurwa, aż wyjmie świecę, zacznie się przytulać, nie? Ale nic takiego nie było. Siedzimy sobie, z 50 minut tego filmu minęło. Filip już taka mina zbuchana. Mówi, ty, Kuba, ale kurwa... Który to jest odcinek? No jak nas puściło, to co? To woda. Oczywiście, że woda, bo jeszcze nawet północy nie było. I z Filipem nie da się normalnie pić. Nie, że tam po kilka kieliszków i grzecznie idziemy spać. Nie. Jakbyś z węża do ryja lał, nie? Dosłownie tak. Hektolitrami, kurwa, wiadrami poszło. Ze 2 połówki poszło. No i Filipowi zebrało się na zwierzenia. Mówi, Dąberek, taka, powiem ci taką jedną rzecz. Tylko weź tam, nie mów nikomu. Ja mówię, Filip, ile się znamy? Mówi, no już kawałek. No to kurwa. Także słuchajcie. Filip mówi do mnie, muszę ci się przyznać, że kiedyś w trakcie loda się zesrałem. A ja kabanosy jem, nie? Kurwa, teraz? Jedyne pytanie, jakie mi przyszło na myśl, mówię, Filip, a klient doszedł? No i co? No i spałem u niego w salonie. Rano budzę się. To znaczy budzę się. Filip dzwoni. Tak biorę telefon.
Nie, no u niego na chacie jestem. Halo? Ty, Kuba, gdzie leżysz? A ja się nie skontaktowałem jeszcze z rzeczywistością. Mówię, Kuba leży w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. No i wracałem od niego samochodem, ale no miałem jeszcze kaca, nie? Mówię, muszę zrobić sobie jakiś minimalny spacerek chociaż. Wyszedłem od niego z bloku. Kogo spotkałem? Żula. Żula gdańskiego, żula. Taki jakby taki, powiem wam, że taki tradycyjny okaz. Nic specjalnego, nie? Żul klasycznie do mnie. Kierowniku, może byśmy coś tam tego. Mówię, idę w to. Moglibyśmy coś tam tego. On mówi, nie, ale ja sam. Poratuje kierownik 2 złote. I ja sobie wtedy przypomniałem, że w bagażniku, w samochodzie mam tanie wino. Ktoś kiedyś, nie wiem, dla Beki na urodziny mi kupił tanie wino. Mówię, nie będę tego pił. Jak spotkam żula, to mu to dam, zrobię mu dzień. Wie, to jest ten dzień. Więc mówię do niego, panie żulu, bo nie znałem imienia, więc po fachu, nie? Nie dam panu pieniędzy, mogę dać panu wino. I żul do mnie, a jakie? Wie, pierdolony smakosz, nie? Żul sommelier się trafił, kurwa. Mówię, najtańsze. On mówi, no to moje ulubione, no. Już myślałem, że kierownik z korkiem da, będzie problem, no. Ale od tego miejsca, gdzie się spotkaliśmy, do samochodu mieliśmy za jakieś 500 metrów. Pierwszy raz w życiu wyszedłem z żulem na spacer. Tak idę, no, kurwa, nie mamy wspólnych tematów, powiem szczerze. Mądrzejszy ode mnie. Nie wiem, jak zagadać kompletnie. O czym gadać z żulem, nie? On zagadał. Papieroska? Kurwa, tak źle wyglądam, mówię. Mówię, nie, dzięki. Papieroska mi dasz? Akurat miałem, nie? Akurat miałem, dałem mu, on zobaczył. O kurwa, panie, drogie. Drogie, panie. Mówię, jak drogie? Zwykłe Chesterfieldy, nie? Tak, to są drogie, to jakie ty palisz? No... Płaskie, półpłaskie, zależy jak kto depnie, no. Dałem mu, powąchał. O, wytrawne, kurwa. Idziemy dalej, jeszcze ze 300 metrów mamy. No mówię, muszę jakoś zagadać tą ciszę, nie? Więc mówię do niego. Ciepło dzisiaj, nie? On mówi, no, ciepło jak w piździe. No, takie, to jest dziwna miara rozkoszy. Nigdy nie miałem tak, że wszedłem w kobietę i mówię, o jak cieplutko, jak mi chuja grzeje, uła. Nikt. Zawsze jak ruchałem, była zimna. Co? Bo trup. Dzięki, że wytłumaczyłeś, kurwa. Szacun, gościu, naprawdę. Tyle razy ten żart mówiłem, nie wiedziałem, dlaczego ludzie się śmieją. Kurwa, rozjaśniłeś mi przy nagraniu, pięknie. Co? Nowa Sól. Nowa Sól, okej. Myślę, że nie jesteś dobrym reprezentantem, także, ale... Dobrze. Ale dobrze, że się dobrze bawisz, bardzo dobrze. O Jezu. Doszliśmy do tego samochodu. Dałem mu to wino. On mówi, dziękuję bardzo. Dziękuję, młody kierowniku. Ja sobie z kolegami wypiję, bo powiem ci, że ja to już kobity nie mam. Mówię, żul zaczyna mi się zwierzać. To wino było tego warte, nie? A co się stało? Powiem ci tak. Kiedyś to kutas stawał na zawołanie. Mówię, a teraz? Teraz nikt nie woła, no. Dałem mu, pożycz szczęśliwy. Ja sobie wróciłem do domu. Teraz mieszkam sam, bo niedawno rozstałem się z dziewczyną przez łóżko. Jak ona się, kurwa, rozpychała, powiem wam, że
Naprawdę, normalny wieczór. Idziemy spać, kładziemy się do wyra, odpalamy Netflixa, ona leży tu przytulona. I po pół godziny czuję, jak zaczyna mi ręka drętwieć. Dobrze, że mam oczy, to widzę, że to moja, kurwa. Ona leży jak ofiara wypadku drogowego. Każda kończyna gdzie indziej, nie? Kompletnie. Jedna kończyna się zawsze zgadza. Jej kolano na moich udach, nie? To taka klasyczna... Jeszcze do mnie, jak Milusia. Do pewnego momentu jest to miłe, nie? Potem wkurwia bardziej niż Kaczyński. To był za głośny śmiech, to był za głośny. Żeby nie było, nie wiem, jak Kaczyński wkurwia w łóżku, nie? Żeby nie było... Nie chciałbym spać z Kaczyńskim. O, jak on by mi zaczął mlaskać do ucha. Ty kanalio, zdradziecka mordo ty. Nie byłoby romantyczne, nie? Więc wyciągam z niej tą rękę. Odwracam się tyłem do niej, bo tak się najlepiej zasypia przecież, nie? I ona, już mnie nie kochasz? Wiesz, przytulanie się na wieczór jest wyznacznikiem miłości. Mówię, kocham cię, ale chcę się wyspać. No, ale... Przytulmy się jakoś. Mówię, nie ma jak. No to ty się odwróć, ja się przytulę. Nie mam argumentu. Odwracam się. Mówię, na pewno tak? No może być jeszcze na łyżeczkę. Mówię, nie będę wpierdalał twoich włosów. Dobrze, tak, jednak tak, nie? Odwracam się i ona zaczyna dolegać każdym centymetrem ciała do mojego. Ona musi, bo inaczej ją łóżko wpierdoli, nie? To co? Najlepszy jest ten moment, jak zarzuca mi rękę na brzuch, zaczyna tak zaciskać, jakbyśmy na motorze jechali, nie? Zewnętrzna lewatywa, zaraz się zesram, kurwa, no. Mówię, spokojnie, nie spadniesz, no. A to se śpi. I idziemy spać pokłóceni, bo tak się najlepiej zasypia przecież, nie? W nocy budzę się, bo mi noga spadła z wyra. Tą dupą tak się rozpycha, że nie uleżysz, nie ma szans, nie? O kołdrze? To mogę pomarzyć. To był gdzieś tam luty. O kołdrze? Mogę pomarzyć. Grzejnik na piątkę, mi zimno, kurwa, bo nie mam kołdry. Wziąłem drugą kołdrę, zajebała drugą, trzecią, tak samo, piętnastą, tak samo. Zrobiła sobie kokon taki wokół siebie, tylko głowa wystawała jak gówno z dupy. Mówię, muszę się jakoś ogrzać. Więc co robię? Biorę jak ten flep jebany, to prześcieradło z gumką. Robię se śpiwór. Leżę skulony, kurwa. Jak ta ofiara gwałtu, kurwa. Jakby mnie przebolcowała czymś, nie? Normalnie. Znaczy samo gwałtu, bo sam tego chciałem, jakby, nie? Wiadomo. No i było tak kilka razy, mówię, nie, dobra, rozstałem się z nią. Miałem do wyboru albo regularny seks, albo porządnie się wyspać. Wybrałem sen, dlatego nie rucham regularnie. Przypadkowo, o, tam panią to rozśmieszyło, chujo. Przypadkowo... Też rzadko, nie jestem typem ruchacza, to nie jest tak, że idę sobie gdzieś tam do klubu, przy barze siedzi piękna dziewczyna, ja do niej podchodzę, mówię... Hej! A ona... W kiblu na pieska, nie? Nie ma czegoś. Raz tak podszedłem, powiedziałem hej, a ona się zżygała. I po co mi to... Nie, bo wiecie, z tego przypadkowego seksu wynika dużo niebezpieczeństw. Kiła, rzeżączka, dzieci... Są tutaj osoby, które mają dzieci na sali? Dajcie znak oklaskami. Okej. Okay. A są osoby, które mają dzieci, a nie chciałyby mieć? O Jezu. No niestety, wasz statek już odpłynął, nie? Nie, ja powiem wam szczerze, ja w tym roku kończę 29 lat i ja nie chcę mieć dzieci. To jest moja decyzja, nie chcę mieć dzieci, bo jestem odpowiedzialny. Nie każdy powinien się rozmnażać i ja nie powinienem, nie? Nie chcę mieć dzieci, bo nie chcę, żeby moje dziecko nigdy nie poznało ojca, nie? Po prostu. Nie, bo moi rówieśnicy w wieku tam około 30 mają już małe dzieci i jak ja widzę, jak oni się zachwycają nimi, to mnie to przeraża.
jest najpiękniejsza. Boże, najcudowniejsze, ma takie rączki jeszcze niezniszczone, nieużywane, takie, Jezu, jakie... Ja mówię, ja pierdolę. Rodzice w trakcie porodu dostają udaru, no. Nigdy nie miałem rozmowy z ziomkiem, że go spytałem, ty, jak tam ten twój młody? I on, wiesz co, jakoś tak nam średnio wyszedł. Jakiś taki parchaty ryj ma, wiesz? Nigdy. Zawsze się zachwycają. Do czasu, bo mam siostrę, która ma dwójkę dzieci w wieku 9 i 13 lat i ja widzę, że ona już ich nienawidzi. Widzę to, nie? To jest tak... Kojarzycie może ten moment w swoim życiu nastoletnim, jak tam jeśli, nie wiem, 13, 14, 15 lat, że siedzicie sobie w pokoju, nic się nie dzieje, nagle wchodzi mama. Widzi wszechobecny burdel i ma takie... No nic, tylko tu nasrać. Co oznacza, że kiedyś był jakiś rodzic, który wszedł do pokoju swojego syna, gdy on był w szkole, zobaczył burdel, zesrał się na dywan i zrobił: o, teraz mi tu wszystko pasuje, kurwa. Znając moje szczęście, jak zacząłbym srać, syn by wszedł do pokoju. Mogę się założyć, nie? Że ja bym srał. Czy kurwa gówniarze nauczysz sprzątać? I syn by wszedł. Co ty odpierdalasz? Ja bym miał... Sram! I zesrałbym się i klasycznym rodzicielskim tekstem powiedział: posprzątaj, bo masz burdel, kurwa, tutaj taki. Nie wiem, ile mam ci jeszcze zasrać, no. Nie wiem. I na odchodne bym dorzucił jeszcze książkę, byś poczytał. Uwielbiałem ten tekst. Książkę byś poczytał. Prześladował mnie przez całe nastoletnie życie. Nie masz co robić, to książkę byś poczytał. Dlaczego książkę nie czytasz? No to przyszedłeś ze szkoły, odrobić lekcję, to poczytaj książkę. A moi rodzice w ogóle nie czytają książek. Nigdy ich nie widziałem z książką w ręku, nawet z telefoniczną, nie? Nigdy. I raz miarka się przebrała. Wróciłem ze szkoły, miałem tam z 16 lat. Ojciec mówi: co będziesz robił? Ja zgodnie z prawdą mówię: zaplanowałem, że nic. Nie będziesz nic nie robił? Ja mówię: będę nic nie robił. Książkę byś poczytał. A co, tato, polecasz? I ojciec spanikowany: no, lekturę. Jaką masz lekturę? Czytaj lekturę, no. Jak? Mówię: wiesz co, teraz mamy Damę z łasiczką Da Vinci'ego. No to czytaj Da Vinci'ego, to dobry autor jest. Ojciec miał zawsze genialne wymówki, nie? Zawsze genialne. On lubi sobie wypić. To jest w ogóle takie dosyć powszechne powiedzenie, nie? Lubi sobie wypić. To jest takie powiedzenie, jak masz alkoholika w domu, ale nie chcesz się przyznać, nie? Takie, no lubi sobie wypić. Co ciekawe, z innymi używkami tego nie ma, nie? Nie ma tak, że masz ćpuna w domu i mówisz: no lubi przypierdolić żyłę. Czasem tam sobie przy... niedzielę, o Jezu. No. Nie ma czegoś. Więc mój ojciec lubi sobie wypić i zawsze ma genialną wymówkę. Raz przyszedł pijany, mama mówi: dlaczego przyszedłeś pijany? I ojca wymówka: a, bo Stachu przyszedł klucz pożyczyć. No. Cała wymówka, nie? Mam dużą rodzinę ogólnie. Mam 4 braci i siostrę. I każdy z nich ma 2 dzieci. W sensie innych. To nie jest tak pojebana rodzina, żebyście za nie pomyśleli. Nie, tak. I wiecie, tam dzieci w wieku rok, 2, 3, 5, 10, tam 2 ma 13 lat.
I jak ja widzę, jak te małe dzieci, jak mają, moi bracia i siostra, małe dzieci, jak ja widzę, jacy oni są zadowoleni z życia, jacy oni są uśmiechnięci. Kojarzycie uśmiech młodego rodzica? Jest takie... Nie no, samo szczęście. Tu w tych worach to już zakupy noszą, nie? Normalnie. I najlepszą antykoncepcją dla mnie jest mój brat Karol. W sensie nie dosłownie, nie, że wyjmuj kurwa, nie, nie, oczywiście nie. Nie, nie ma go przy tych rzeczach. Najlepszą antykoncepcją jest dla mnie, bo on ma dwójkę dzieci, właśnie w wieku Leona, czteroletniego, i roczną córkę Natalię. I raz jadę sobie na występ z Gdańska do Opoczna. Karol do mnie dzwonił, mówi, co tam słychać? Ja mówię, stary, ile się dzieje? Jadę właśnie na występ do Opoczna, 80 biletów poszło, będzie ogień. Po występie spierdzielam od razu do Gdańska, bo jutro mamy turniej w piłę. Po turnieju jakiś grill, piwko na sportowo. Nie? A co u ciebie? No, Natalia już nie ma temperatury. Już nie ma. Już normalnie z nami je obiadki, nie że ze słoików Gerbera. Normalnie z nami je już obiadki. Nie? To się w chuj wydarzyło. A powiedziała pierwsze słowo. Daj. Mówię, jebana materialistka. Kogo ty wychowujesz, nie? Oj, weź, bo ty nie chcesz mieć dzieci, to nie wiesz, jakie to jest szczęście. Mówię, no dobra, no racja. Ale stwierdzając fakt. Od tygodnia ma temperaturę nie wiadomo dlaczego. Od ponad roku masz nieprzespaną żadną noc, ale powiedziała daj. No szczęście w chuj, nie? Jeszcze dają jej telefon do zabawy. To jest fajne, jak rodzice dają rocznemu dziecku telefon do zabawy. Po co? Żeby zamknęło mordę. Tak jest, dokładnie. Brawo. I ona dostaje ten telefon. Roczne dziecko magicznymi trzema ruchami dzwoni do mnie. Dzwoni do mnie, ja odbieram zaspany, bo mnie budzi oczywiście. Ja odbieram zaspany, bo spałem tylko 9 godzin. Halo? I z drugiej strony słyszę klasycznie, jak od rocznego dziecka przez telefon. Klep! Klep, klep, klep! Mówię, bocian zajebał mu telefon, no. Spierdalaj, nie chcę żadnej pożyczki. Ale dostałem już mnóstwo tych telefonów. Teraz jak tylko dzwoni do mnie, to odbieram, a kto to do mnie dzwoni? No kto to do mnie? I z drugiej strony słyszę, to ja, debilu. Ale żeby nie było też, żeby nie było, to nie jest tak, że nie lubię dzieci. Swoich nie chcę mieć, ale przez to, że jako jedyny z rodziny nie mam dzieci, to ja jestem ten ulubiony wujek. Jak przyjeżdżamy do domu rodzinnego na wieś, jak one wyskakują z samochodu, to zawsze jest aaa, wujek, bawimy się, kurwa! Ja też lubię się z nimi bawić, nie? Bo ja im wymyślam takie oryginalne zabawy. Takie... Idźcie tam za szopę. I czekajcie, aż powiem start. Koniec zasad. 15 minut minie, zanim się zorientują, ja dwa szlugi spalę, wszyscy zadowoleni, nie? Jakby... Nie daję też im pieniędzy. Mam taką zasadę. Nie daję im pieniędzy. Nie dlatego, że jestem skąpy, tylko dlatego, że nie mam. Po prostu. Nie no, bo oni, one dostają kieszonkowe. W wieku 3, 5, 7, 9 lat dostają kieszonkowe. Ja w ich wieku mogłem tylko pomarzyć o kieszonkowe. Bo jakby na ogólne warunki pochodzę z biednej rodziny. No ale jak na warunki wsiowe, no to już z takiej bogatszej, bo my mieliśmy ciepłą wodę już, nie? Także... Było spoko, ale o kieszonkowym mogliśmy pomarzyć tylko. Jedynym ratunkiem była babcia. Babcia jak przyjeżdżała, wyciągała Milkę z torebki. Dla mnie była pokryta taką złotą łuną. Ja jebi. My precious. Trzeba było to jeszcze podzielić na 6 osób, ale i tak było warto, nie? I tak. Jak dostawałem dwie dychy, to mdlałem. Jak mnie ocucili, szedłem do mamy z tą 20, mówię, mama, trzymaj, bo mi odpierdoli od hajsu. I wtedy zawsze ojciec przychodził, zabierał te dwie dychy, mówi, dobrze, gówniarzu, idę do Stacha po klucz. No. I raz babcia przywiozła wedlowskie ptasie mleczko. Kurwa, nie wiedzieliśmy, co to jest. Nie?
spojrzałem na opakowanie, mówię, radio jakieś. Babcia otworzyła. Mówi, proszę, częstujcie się. I ja do tego podchodziłem trochę jak moja była, która miała zrobić pierwszy raz loda, nie? Takie. No nie wiem, nie wiem, no. I w końcu brałem w rękę i patrząc babci prosto w oczy, robiłem. O kurwa, to jest w środku białe! Tak powinna wyglądać reklama ptasiego mleczka, moim zdaniem. Dziękuję. Nie wiedzieliśmy, co to jest ptasie mleczko. Przez jakiś czas nie mieliśmy telewizji. Pan jest już gorąco, tak? Zaraz przerwa, będzie spokojnie. Nie wiedzieliśmy właśnie, co to jest ptasie mleczko, bo przez jakiś czas nie mieliśmy telewizji. Teraz też zresztą nie mam, ale to już tak bardziej z własnego wyboru, bo wkurwiają mnie straszne reklamy, nie? Najbardziej denerwują mnie te reklamy, gdzie jest wynajęty jakiś sportowiec i reklamuje coś, o czym kompletnie nie ma pojęcia. Czyli na przykład Robert Lewandowski. Zajebisty piłkarz, ciało gladiatora, kurwa. Nawet w dniu meczu nie je mięsa, żeby się lepiej czuć. Tam Ania go faszeruje, że żuchą i kulami mocy, kurde, nie? Ale Coca-Cola dała 2 miliony. No to pijcie Coca-Colę, bo jest chuj zdrowa, nie? Pewnie, że tak, nie? Ja wiem, że to jest absurd, ale czekam na taki już, że te granice absurdu będą totalnie przekroczone, nie? Moim zdaniem takim przekroczeniem totalnym granicy absurdu będzie reklama... Jak sportowiec będzie reklamował papierosy. Bardzo bym chciał to zobaczyć. Polećmy z grubej rury. Leo Messi będzie reklamował papierosy. Jakie? Elemy. No bo Leo Messi, nie? Wiadomo. Ja widzę ten kadr, gdzie on wychodzi sobie na stadion przed meczem w Paryżu. Zanim idzie kamera, on wychodzi przed meczem ze szlugiem w ryju. To jest moja taktyka na mecz. Trzymając Elema w ręku, wiem, że wygramy. Bo nie wiem, co to spalony. Bardzo bym chciał to zobaczyć. Ale fizycznie, znaczy jakby mentalnie, nie chcę mieć dzieci. Fizycznie mogę mieć. Ostatnio byłem u urologa zbadać jaja. Genialne przeżycie, panowie. Polecam serdecznie. Drogie panie, jeżeli uważacie, że wasz facet jest zbyt męski, zbyt pewny siebie, tryska testosteronem, umówcie go do urologa. Ja nie wiedziałem, że jak wchodzisz do gabinetu, zamykasz za sobą drzwi, to twoja cała męskość zostaje na zewnątrz. Tutaj ci rośnie taka wielka pizda. Ja naprawdę wchodziłem, mówię, cipę mam, po co ja tu jestem? I mówisz takim głosem nastolatka w trakcie mutacji. Że ja wszedłem, mówię, dzień dobry. Ale najpierw był wywiad i też wiedziałem, że no, nie trafiłem na najlepszego specjalistę, bo usiedliśmy naprzeciwko siebie i on takim charakterystycznym ruchem głową powiedział, co tam? Coś nie tak jest? Ja pierwszy raz u urologa, siedzę już skulony, spanikowany. Myślę sobie, nie, wiesz co, wszystko w porządku, po prostu dawno komuś nie pokazywałem kutasa. Wziąłem Gdańsk, znany lekarz, wyskrolowałem, padło na pana, pan zobaczy moje genitalia dzisiaj. Tak pomyślałem, a powiedziałem, nie, przyszedłem kontrolnie zbadać jądra. I on mówi, dobrze, to niech pan się rozbierze, położy, zrobimy USG. Ja mam takie, jak USG? Przecież USG to mają kobiety w ciąży. A ja w ciąży nie jestem, już mi kurwa nie pasował, nie? No ale wtedy doszła do mnie ta myśl. Mam się rozebrać przed obcym typem. On będzie tu patrzył na wszystko, będzie macał mnie po jajach, a ja mu za to zapłacę. Mówię, do jakiego momentu w życiu ja doszedłem, nie? Czy jest coś bardziej upokarzającego? I wymyśliłem, jest. Jakbym poszedł na NFZ.
Dlaczego? Bo oni nie mają tego żelu, tylko robią hap na jaja. Mało? Nadal mało? Nie ma problemu. Arbuza jadłem. Ale z drugiej strony się jarałem. Mówię, będzie jeździł tym blenderem po moich jajach, a ja będę widział to na ekranie. Mówię, porno z lat 40. No. No i powiem wam, drogie panie, zdejmując tam spodnie, gacie, nie czułem się jak jakiś Chip and Dale's, nie? Nie, tam pewności siebie nie ma. To nie było tak, że miałem spodnie na rzepy i zrobiłem przed nim... Patrz, kurwa, co tu się dzieje, stary, nie? Codziennie widzę, codziennie podziwiam. 2 maja to flagę wieszam, wiesz? Nie. Ja zdjąłem spodnie, gacie i zasłoniłem jaja. W chuj się bałem. Ja czułem, jakbym stał w murze i zaraz piłkę miałby Roberto Carlos kopać, nie? I ten lekarz tak popatrzył na mnie z zażenowania. Przecież i tak za chwilę wszystko zobaczę. Ja mam takie, no faktycznie, jestem debilem, oficjalnie jestem debilem. Zakrywam jedyną część ciała, która będzie badana, nie? To tak jakbym poszedł do fryzjera, usiadł na fotelu w czapce, nie? Tak. No ale już położyłem się, no i ten lekarz zaczął mnie tam badać. No, klasycznie jak lekarz, nie? Patrzy w ekran, tu mnie bada i jak lekarz, klasycznie. Spokojnie leżeć, nie wstawać. Ja spanikowany zacząłem z kutasem gadać. Słyszałeś, co lekarz powiedział? Spokojnie, leż, nie wstawaj. Leż, nie wstawaj, kurde. Stres w chuj, nie? Ja musiałem coś zrobić, żeby tutaj się nic nie stało, nie? Tylko jak to zrobić, jak on cię ciągle jaja stymuluje? Mówię, myśl, szybko, szybko, wymyśl to. Co to może, co można zrobić? Jest. Wymyśliłem, mówię, zamknę oczy. Kurwa, jeszcze gorzej, Jezus. A jeszcze miałem katar, sutek mnie zaswędział. Wyglądało, jakbym się rozkoszował. Nie polecam. Mówię, zły pomysł. Inny pomysł. Mówię, dobra, jego zagadam, odwrócę swoją uwagę, tu będzie wszystko okej, nie? Ale pierwsze pytanie, jakie mi przyszło na myśl, jest pan singlem? Złe pytanie. On też nie poprawił mojej pewności siebie, bo jeździł tym blenderem, patrzy w ekran i w pewnym momencie zrobił... Mówię, długo pan jest urologiem? I on... Tak. 15 pięknych lat. Mówię, coś się nabija ze mnie. Coś się napierdala ze mnie. Mówię, dlaczego pan się ze mnie śmieje? I on wtedy spoważniał. Mówi, nie proszę pana, nie śmieję się. Tylko się cieszę. Po pierwsze, bardzo ładne. Po drugie, ma pan bardzo zdrowe jądro. Niech pan popatrzy. Tak przekręcił ten ekran w moją stronę. Ja sobie aż usiadłem. Takie ciepło przeszło przez całe moje ciało, nie? Taki spokój. Boże. To są moje jądra. Aż go za rękę złapałem. Bliźniaki! Dziękuję, panie doktorze, dziękuję. On zepsuł atmosferę romantyzmu, bo zdjął ten blender ze mnie i mnie po jajach. Nie ma za co! Ale napiję się. Dziękuję. Ale dostałem jeszcze naklejkę za dzielnego pacjenta. Słuchajcie, tak kończąc już, jeszcze jedna rzecz, bo już wspominałem, mam dużą rodzinę, mam 4 braci i siostrę, moja siostra ma męża, przez co mam szwagra, czyli jest nas 6 w ogóle facetów tam w naszej rodzinie i zajebiście się ze sobą trzymamy. Także raz w tygodniu przynajmniej mamy kontakt ze sobą, mimo że jesteśmy porozrzucani po całej Polsce. Nawet raz w roku robimy sobie taki męski wypad. Taki naprawdę, żeby było jeszcze bardziej męsko, nazwaliśmy go Men's Day. Testosteron. Jak to wygląda? Zazwyczaj spotykamy się w Warszawie raz w roku na cały dzień. Odkładamy hajs przez cały rok, więc jest na Boga. To są kłady, kręgle, gokarty, paintball. No, alkohol to wiecie. No, księdzu nie trzeba przypominać, żeby w sutannie chodził. Nie wiem.
I to jest na tyle męski dzień, że kontakt ze swoimi kobietami mamy ograniczony do 2 telefonów. I to wiecie, panowie, jaki to jest kontakt, nie? To jest takie bardziej odmeldowanie się u generała, nie? Takie. Stan 6, obecnych 6, nikt nie zginął. Tak wyglądają, nie, panowie, te telefony do kobiet w trakcie męskiego wyjścia, co? Nie chuja tak nie wyglądają, oczywiście, że nie. W moim przypadku siedzimy sobie w pokoju hotelowym. Ja mam zadzwonić do swojej ówczesnej dziewczyny. Chuj, idę do łazienki, żeby nie słyszeli, jakim frajerem jestem, nie? Patrzę, szwagier wychodzi na balkon. Mówię, jest nas 2. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Jola lojalna, Jola nielojalna. No, cześć. No, tak średnio. No, ja też tęsknię. Ale wiesz co, bateria mi pada. A chciałbym jeszcze dzisiaj do ciebie zadzwonić. No, to zadzwonię wieczorkiem. No, no, to Buźka, to pan, no. I ona ma takie, o Jezus. Jest z braćmi na imprezie, jeszcze myśli o mnie. Ja wracam do braci, jeden się pyta, no jak było? I ja oczywiście, no kurwa, powiedziałem, że mamy męski dzień, nie mogę gadać, nie? Ja pierdolę. Prost. Pierwsza atrakcja. Poszliśmy sobie na kręgle. No i tam minęła pierwsza kolejka, wygrał mój brat Paweł. Mówi, słuchajcie, mamy jeszcze 10 minut. Nie zrobimy całej kolejki. Mam dla was wyzwanie. My już po 3 browarach. Dawaj. Za jednym rzutem kuli macie zbić jak najwięcej kręgli, nie na swoim torze. Genialne, kurwa, robimy to, pewnie, że tak. 5 minut później nie było nas na kręgielni. Bo wygrał mój brat, Sławek, zbił wszystkie, ale rzucił czyimś dzieckiem. No to... Dziewczynkom, bo otwory się zgadzały. Uwielbiam ten żart. To jest mój ulubiony żart, jak słyszę taki, Jezus. Śmiać się, czy kurwa nie? Potem poszliśmy sobie na go-kart. Tam też nas długo nie było, bo my zazwyczaj jak idziemy sobie na go-karty, to gramy w taką naszą ulubioną grę. Bardzo wam polecam, jak macie wyjście grupą na go-karty, polecam wam serdecznie, taka gramy, nazwaliśmy to wypad z chaty. Już wam tłumaczę, bo ciekawi w chuj jesteście, widzę. Polega to na tym, że normalnie sobie jeździcie i w pewnym momencie stwierdzasz, że musisz się rozpędzić do maksymalnej prędkości i przykurwić w innego go-karta, tak żeby wyjebało go z chaty, nie? Po prostu. Tego członka. No i tam też oczywiście 5 minut byliśmy. Ostatnia, jakby tam jeszcze były kłady, ale ostatnie, co mieliśmy zaplanowane tego dnia, to był paintball. To jest kurwa męska rozgrywka. Oj, wstałem, tam wchodziliśmy tak, nie? Tam już. Dostaliśmy te skafandry w moro. Wojna, nie? Pewnie, że tak. Takie kurwa cienkie, że jak dostałem tą kulką, to miałem takie znamie, jakby Godlewska mi malinkę zrobiła, nie? Dosłownie tak. Maski na ryj. Już kurwa prawie skakaliśmy tam, nie? Patrzę, mój brat Piotrek przeciąga szluga przez kratkę. Piotrek, co ty robisz? Prawdziwy komandos. Musi mieć zachmurzone płuce. No debil, po prostu, ale tam wszyscy byliśmy debilami. Patrzymy, nasze pole bitwy, zwykłe gospodarstwo rolne. Nawet jeszcze na środku stała krowa, miała kulki od paintballa poodbijane. Panowie, teren zaminowany, kurwa, trzeba uważać. I wyszedł właściciel tego przybytku z 2 psami. Panowie, najważniejsza zasada BHP. Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie zdejmujemy maski. My się wczuliśmy, dlaczego? Dlatego. Zdejmiesz maskę, dostaniesz w oko
oka nie ma. A skurwysyn był wiarygodny, miał taką przepaskę jak pirat, nie? A my już po kilku browarach się śmieszek włączył, mówię, dobra, panie Sparrow, jak pan jest taki pirat, to te dwa psy, to pewnie to jest czarna, a to perła. Nie, to jest perła, a to jest eksport. Dziwne imię dla psa, eksport. Czekałem tylko, aż zza namiotu wyjdzie żubr o imieniu Tyskie, kurwa, normalnie. No i dostaliśmy te markery, te pistolety. Zaczęliśmy od razu strzelać siebie. On mówi, panowie, jeszcze nie wyszliście na pole gry. Mówię, spierdalaj, dobrze się bawimy. Kurwa. Wystrzelaliśmy wszystkie kulki i on nam potem powiedział, dostajecie właśnie, zaraz przyjdzie druga drużyna, przeciwko której będziecie grać. No byliśmy, kurwa, ruchomym celem tylko, nie? To kto dłużej wytrzyma? I tak samo, 10 minut, ten właściciel jeszcze nas żegnał, dzięki frajerzy, najszybciej zarobione 500, dziękuję bardzo. Nie? Wróciliśmy do domu, zaczęliśmy się kończyć alkoholowo, znaczy do hotelu, zaczęliśmy się kończyć alkoholowo i szwagier wpadł na pomysł, mówi, ty Kuba, ty taki śmieszek tam na scenie jesteś, nie? Ty taki śmieszek jesteś, to może byśmy coś odjebali. Ja mówię, tak. A co? Mówi, no były kręgle, gokarty, kłady, paintball. Dzwoń na kurwy! Ja mówię, no coś mu się stało chyba z banią, za dużo wypił, ale patrzę po braciach, wszyscy. Dzwoń! Tylko to nam zostało, stary. Ja mówię, wy jesteście jewnięci, no ale co, mam zamawiać? Mówi, nie, pogadać tylko. Ale o czym mam? No co tam wymyślisz, nie? Mówię, no dobra, bawmy się. Nie? Wybrałem numer, nie pytajcie skąd miałem. Nie wiem o czym gadać, lecę na totalnym freestyle, nie? Halo, pani Samantha? Oczywiście, że Samantha, wiecie. Proszę pani, ja mam taką przypadłość, mam takie marzenie. Ja jestem osobą niepełnosprawną, jeżdżę na wózku inwalidzkim, a zawsze to chciałem zrobić na pieska. Czy byłaby taka możliwość? Patrzę po braciach, wszyscy, kurwa, nie aż tak, debilu, nie aż tak. A ta kurwa zaczęła kminić. Wie pan co? Byśmy pana przywiązali sznurkiem do tego wózka. Ten wózek podwiesili do sufitu. Zrobili z pana taką huśtawkę, to może. Mówię, pani jest jebnięta. A ile to będzie kosztowało? Ona mówi, 300. Mówię, proszę pani, za 300 to ja tankuję do pełna i walę konia. Dziękuję. I na drugi dzień, bardzo ważna zasada, panowie, na drugi dzień po takim melanżu, żeby ustalić wspólną wersję wydarzeń dla wszystkich kobiet, chronologicznie, godzina po godzinie, żeby któryś się nie wysypał, bo wszyscy będą mieli przejebane. Więc dzwonię do swojej ówczesnej dziewczyny, już na luzaku, bo już po imprezie to już na luzaku. Mówię, co tam? Ona, dlaczego się najebałeś? A ja jeszcze w dobrych humorach mówię, a po Stachu przyszedł klucz pożyczyć, nie? Nie, no nie żartuj sobie, dlaczego się najebałeś. Mówię, ale skąd wiesz? No najebałeś. No ale skąd wiesz? Dzwonisz do mnie, mówisz, że jeździsz na wózku inwalidzkim. Dziękuję wam serdecznie, tyle z mojej strony, byliście zajebiście. To był program Gentleman, było mi za bardzo miło dla was wystąpić. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję bardzo. In place, y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement. I would never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round.